przygoda z Ironmanem się zaczęła 5 lat temu od wolontariatu. Wtedy zostałem zaciągnięty przez Fundację Miasta Sportu, która współpracuje z nami. I zostałem zaciągnięty do biura zawodów, gdzie zostałem widocznie już na dłużej. I to się zaczęła moja fascynacja sportem. Rok później, czy dwa lata później ukończyłem sprint w Gdyni. A w następnym roku już połówka i to było po prostu... Najpierw pracujesz przez 4-5 dni podczas samego eventu, a 6 dnia już po prostu startujesz z innymi zawodnikami. W biurze zawodnym to się często przydaje, że takie lifehacki dotyczące startu to są jednak przydatne i jak człowiek startuje i potem udziela tych informacji, no to jest aż serducho rośnie. Zajmuję się praktycznie od początku rejestracją, tworzę cały formularz rejestracyjny. Dodatkowo odpowiadam za kontakty z zawodnikami, czyli zawodnicy do mnie piszą maila, ja im odpisuję i rozwiązuję z nimi najróżniejsze problemy. Podczas zawodu Ironmana, no praktycznie przed zawodem Ironmana się zajmuję biurem zawodów, czyli koordynuję pakowanie pakietów startowych, potem wydawkę tych pakietów i też rozwiązuję najróżniejsze problemy z zawodnikami, czyli gdzie przepadła jego rejestracja, dlaczego nie ma na listach startowych i tym podobne rzeczy. Najdziwniejszy przypadek to chyba taki najbardziej egzotyczny, że powiem. Zawodnik praktycznie z Egiptu prosił o wizę, znaczy o list do wizy czy coś w tym rodzaju, już nie pamiętam za bardzo. I podesłałem mu oświadczenie, że u nas startuje w zawodach i w podziękowaniu dostałem błogosławieństwo od jego Boga i nazwał mnie swoim bratem, więc jak coś, to mam darmowe wakacje w Egipcie. Najprzyjemniejszym momentem to jest otwarcie rejestracji na zawody. Praktycznie te kilka minut, minuta, dwie przed otwarciem rejestracji, wtedy tak się wyciszam. Czekam, aż się zacznie dziać magia na formularzach rejestracyjnych. No i standardowo, jak człowiek widzi zadowolonych zawodników, już podczas samego eventu, jak biegają na metę, przybijesz czasami piątki, zawodnikiem to też spoko, tak jest.